kościele standardowo, aleluja. No i na tym radość się kończy. Ja mam takie rzeczy, kilka przemyśleń. Zasadniczo ostatnio nie za bardzo lubię mówić kazania. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę mam pewien niedosyt. Jak czytam w Biblii o Piotrze, który głosił słowo i mówił to kazanie, i tam 3000 ludzi się nawraca i zmieniane jest ich życie i wszystko się naprawdę odmienia, to tak mówię sobie, po co ja mówię 3000 kazanie? Żeby jedna osoba się nawróciła. Może to będę ja! Ale trudno. I chwała Bogu, to się stało. Chcę powiedzieć, że mamy kilka obrazów w naszych głowach. Są to rzeczy, które gdzieś są w nas poukładane. I prawdopodobnie one są poukładane dlatego, że gdzieś znaleźliśmy się blisko Jezusa i On nas dotknął, coś sprawił w naszym sercu, coś pobudził, coś się uruchomiło i nagle poczuł, mam szansę. Przestawia się z taką, że bez szaniczka nie za bardzo. I aleluja. I powiem to w ten sposób. Pamiętasz coś takiego, jak taką swoją pierwszą miłość do Jezusa? Takie coś, co po prostu nagle wszystko się zmieniło. Nagle po prostu wiedziałeś, że to jest szczęście, że to jest to, co marzyłeś, to, co chciałeś. I to była taka droga, która gdzieś zaczęła się w twoim życiu. Taka droga za Jezusem. I o tym ci chciałbym mówić jutro też. Droga za Jezusem. I my bardzo często gdzieś mamy wyobrażenia o kościele, w którym się znaleźliśmy. Część z nas zmieniała kościoły, gdzieś znajdowała się w różnych społecznościach, w różnych wspólnotach. I gdzieś my mówimy, to jest ten kościół, to są te słowa. A potem nie, to tamten jest kościół. O, ten mówca, to jest mówca. Nie, o, ten to jeszcze nie, ale ten to już jest. Ja bym nie chciałbym być takim mówcą, który też, wow, ten mówca, jak on mówi, to po prostu. Wiesz, ci, ten człowiek, pastor Jurek, będzie takie ciekawe słowo, oddziaływać. Ja bym chciał, żeby dzisiaj ten ktoś, który stoi w tym szaliczku, po prostu był tylko kimś nieznaczącym, po prostu jakimś tam głosem i żeby Bóg miał na was i na mnie oddziaływanie. Żebyśmy dzisiaj po prostu byli bardzo pokorni wobec Słowa Jego i powiedzieli, Boże, tak, idę za Tobą. Bo to jest coś, do czego On nas powołał. I każdego swojego ucznia wołał jednym słowem, pójdź za mną. Pójdź za mną. Ja wiem, że wielu z nas usłyszało Ewangelię Jana 3,16. Bo Bóg tak umiłował świat. Amen? Wierzysz to? Że na tym świecie Bóg umiłował też Ciebie i zobaczył w Tobie coś, to ja bym Ci nazwał słowem potencjał. I powiedział, to jest mój człowiek. Ja moją ofiarę złożyłem między innymi za Ciebie i chcę, żebyś Ty coś w tym swoim potencjale, który Ci daje, żebyś coś osiągnął, żebyś coś zrobił. Ale nie dla siebie samego, ale dla chwały mojego Królestwa. I powiem kilka rzeczy. Ci, którzy już tam mniej więcej mnie znają od paru lat, parę lat temu inaczej wyglądałem, byłem młodszy i chcę powiedzieć, że gdzieś tam pomyślałem o sobie jako o ojcu. Jestem ojcem czwórki dzieci. Mam już czworo wnuków. Powtarzasz. Nauczył się, powiem. Czwórko, aleluja, już czworo wnucząt i amen. I powiem, kiedy przychodzi miłość, miłość to jest niezwykłe słowo. To jest słowo, które wszystko zmienia. I kiedy przychodzi miłość i dwoje się spotyka, oni nie mają pojęcia, po co się spotykają. Oni się spotykają z powodu tej miłości, ale ta miłość ma cel. I tu czytamy w liście do Efezjan, ja nie wziąłem okularów, ale spróbuję tak zgadywać, co tam jest napisane. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. I to jest takie ciekawe, ja wiem, że to jest po grecku napisane, ale imię po hebrajsku to jest słowo cel. I powiem Ci, ten Ojciec, który jest w niebie, ma swój cel. I ojciec, który jest na ziemi, ten taki jak ja na przykład, jestem ojcem, tak? I ja mam swój cel.
I powiem coś takiego niezwykłego. Kiedy zginam moje kolana przed Ojcem, zaczynam rozumieć, do czego Bóg mnie powołuje. On mnie powołał, żebym ja całe życie moje z moją kochaną żoną spędził w skowronkach, w amorach i żeby było mi dobrze. Do tego wcale mnie nie powołał Bóg. I powiem Ci, Jezus powiedział, ja jestem święty, amen, i Wy świętymi bądźcie, tak? To jest cel, być święty, być hagios, greckie słowo mówi oddzielony, po prostu oddzielony od rzeczy, które Ci nie są potrzebne w życiu. I być grzeczan, święty to nie znaczy człowiek, który od wszystkiego się separuje, ale znajduje się grzeczan, które są święte, które są wyznaczone na Jego drodze do tego, żeby osiągnął to, co jest Bożym zamysłem. I bardzo często my mamy taki zamysł, Boże, Ty pobłogosław mnie. Amen. Mamy swój plan, swój cel. Mówi, Boże, ja buduję kościół, zrobię to, zrobię tamto. Panie Jezu, bądź ze mną. A Jezus mówi, pójdź za mną. Pójdź za mną. Chodź za mną. Ja Ci pokażę moją drogę. Ona jest doskonała. To jest droga nie doskonała dla Ciebie, tylko Ty na tej drodze będziesz doskonały. To nie jest doskonała droga w Twoim zmyśle i Twoim wyobrażeniu, że być ojcem to po prostu żono, aleluja, będziemy mieli dziecko. Ja wiem, jak to zrobić. I rozumiesz, pomyślisz i od razu wszystko jest tylko cudownie, przyjemnie, ona od razu rodzi. Jest cudownie, jest wspaniale. Tak nie jest. To jest pewien okres. To jest pewien etap oczekiwania. I kiedy przychodzi moment, kiedy przychodzi narodzenie, ty patrzysz na tego małego szkraba i masz ochotę go zjeść. Ja żałuję, że swoje dzieci nie zjadłem. Takie były smaczne, oby małe. Ale kiedy teraz patrzę na swoje wnuki, mówię, dobrze, że ich nie zjadłem. Co inne do jedzenia. To jest niesamowite. Ale wiesz co, kiedy patrzę na moje wnuki, ja mówię, ja już będę odchodził. Bo moje wnuki zaczną dorastać, ja patrzę na mojego ojca, który jeszcze niedawno był taki rzeźki, taki krewki, taki synu, a teraz o, dobrze, że jesteś. Boże, jak ty się po to zmienimy? Ale ostatnio sobie uświadomiłem, kiedy mój ojciec skończył 80 lat, że za parę lat ja będę też jakimś może pradziadkiem i może już nie będę miał sił. I Biblia mówi 80, a jak starczy sił? 70, jak starczy sił? O Boże, to już miał okres. Szybko mówię kazanie i to począć, żeby miał sił na dalsze życie. Od którego? Ja zginam kolana moje przed ojcem, od którego pani wielkie ojcostwo. To jest Boży plan. Ale Boży plan jest także dla Kościoła, bo Kościół jest zasilony dziećmi Boga, amen? Bóg nie ma wnuczków, On ma dzieci. Ale On chce, żeby te dzieci rozumiały, po co są. Te dzieci mają mieć to ojcostwo w sobie. Rozumiecie? To nie chodzi o to, żeby było w Kościele przyjemnie, fajnie i miło, tylko chodzi o to, żeby się Kościół rozmnażał. Pierwsze przekazanie, jakie Bóg dał ludziom, kiedy Adaś zakochał się w Ewie, powiedział, rozmnażajcie się. Nie powiedział, a teraz spędzajcie miło czas, bo będzie fajnie. Tylko powiedział, rozmnażajcie się. I uważajcie, nie wchodźcie w jedno miejsce. Nie spożywajcie owocu z drzewa, którym poznacie coś, czego nie potrzebujecie poznać. I wiecie, diabeł za wszelką cenę, od samego początku ludzkości, chce nam pokazać różne rzeczy, które tak naprawdę zaciemniają proste rzeczy. Pokazuje nam zupełnie sprawy, które zasłaniają nam to, do czego nas chce poprowadzić Jezus. Do czego chce poprowadzić nas Bóg. I tak sobie myślę, kiedy Kościół doszedł na jakieś meandry błędu, na bezdroża po prostu obłędu już nawet bym powiedział, kiedy w naszym rozumieniu tym biblijnym, bo my mamy Biblię, to jest biblijne nasze rozumienie, bo my rozumiemy biblijnie. Tam to było nie biblijne, a teraz jest biblijne. I tak rozumiemy biblijnie i mówimy sobie, Boże, co tam w tym średniowieczu się działo. Chwała Bogu za tego Marcina Lutra,
że on to wszystko jakoś poprzestawiał, że teraz jest aleluja, że teraz jest protestantyzm, ja jestem protestantem i będę protestował. Przeciwko. I my tak protestujemy, że Kościół już się rozpadł, kiedy nie będę kochał. Tak się kochają bracia i siostry, że nie wiem, ile sektorów będzie musiało być w niebie, żeby się czasem nie dowiedzieli, że tam baptyści, albo jacyś inni, gdzie będzie się chodzi. A katoliki to już, o Panie Jezu, do bałwochwalcy przecież, prawda? Rozumiecie? Jak patrzy Jezus na Kościół, jak patrzy na Ciebie, czy patrzy na Ciebie na protestanta, jak na katolika, jak na jakiegoś, nie wiem, Ika? I patrzy i mówi, ty ik. O co ci kamar? Bo ja dałem ci jeden kościół. Jeden kościół. Żebyście byli jedni. Ja za to umarłem, żebyście by byli jedni. I wiesz, dopóki w tobie jest protestantyzm, dopóki ty potrzebujesz. Dopóty w tobie jest protestantyzm. Dobra. To musisz się nawrócić. Jeśli jesteś protestantem, to się nawróć. Jak jesteś pikiem, też się nawróć. Ty potrzebujesz być za Jezusem. Potrzebujesz iść za Jezusem. I to nie jest slogan. Bo gdziekolwiek jesteś, jakikolwiek jesteś w wspólnocie, gdziekolwiek jesteś, ty możesz iść za Jezusem. Jezus nie powołał tych wszystkich ików i wszystkich kościółków i wszystkich różnych wymiarów jakiegoś tam liturgicznego czy nie liturgicznego życia. Bo nawet my myślimy, liturgia, to takie słowa, chuj, chuj, liturgia, to o tym myśli. A ja ci powiem, to jest służba Pańska. Służba Pańska. I czy ty jesteś w tej służbie Pańskiej? Bo do tego cię Bóg powołał. Powołał Kościół, aby chodził w dobrych uczynkach. I ty jesteś powołany do tego, aby służyć Bogu i odnajdywać tych, do których On ciebie posyła. I powiem ci, nagle już nie ma ików. Nie ma tantów. Nie ma sławnych. I innych. Nagle jest miłość. I powiem, ostatnio służyłem na jednym z większych kampanii ewangelizacyjnych Kościoła Jezusa. Bo tak się bym wyrażał o Kościele Jezusa, ponieważ to jest duży szacunek. Bo to Bóg wymyślił Kościół. Bóg wymyślił Kościół. Myśmy go jakoś tak trochę słabo zrozumieli i trochę nie zrozumieliśmy go, ale On wymyślił Kościół. I kiedy przyjdzie czas, On powie, przypomnijcie sobie moje słowa, abyście byli jedno. I powiem, byłem na jednej z większych kampanii organizacyjnych. To było w Kostrzynie nad Odrą, jeszcze tam od wielu lat. Jest to takie organizowane przez same Głusto. I wiecie, to jest jedna z większych ewangelizacji w Polsce. Byłem w ciągu tych czterech dni, czy tam trzech dni, na naszą wioskę, gdzie sami chrześcijanie służą, przyjeżdża około 3000 ludzi. I każdy dostaje Biblię i każdy może słyszeć Ewangelię. Rozumiecie? To jest niesamowite. I ja byłem do tamtej bramy naszej wioski motocyklowej, pukają ludzie i do mnie jest tam informacja, słuchaj, na bramie stoją jacyś ludzie, czekają na Cię. Patrzę do czterech księży. I mówię, coś. Wiesz co? Umodlisz się o nas. Jesteśmy tu na przystanku, Jezus, umodlisz się o nas. Dajcie nam motor. A on taki motor, że czterech się zmieściło. Pojechaliśmy do takiego specjalnego miejsca, kawiarenki. I oni, to brzmi, ale módl się. Wiecie, nagle te wszystkie kolabratki, te wszystkie sukienki, to wszystko nie można wybrać. Myśmy byli w niebie naprawdę. Myśmy byli w niebie naprawdę. To było coś niesamowitego. Ja mówię sobie, Boże, o to chodzi. I ci faceci w ogóle nie mieli najmniejszych skrupułów uklęknąć na środku różnych ludzi, którzy, ojej, już teraz jak jest, słyszałem tym tasem. Oni nie mieli żadnych problemów, żeby uklęknąć po prostu na środku, gdzie tam część była już dość dobrze odżywiana taką zupą chmielową. I tam już dobrze im się działo. I oni po prostu klękali i błogosław, kładę ręce na nas, błogosław. I to jest coś niesamowitego, ja ci powiem. I ja tak patrzę i mówię sobie, Boże, Ty masz potencjał. Ty masz w nas potencjał.
Ty po prostu nie patrzysz, jakie kto masz te szmatki na sobie, czy ma skórę, czy po prostu ma tą jakąś sukienkę. Ty chcesz używać człowieka, ludzi. Amen? Amen. I powiem ci, nieważne, jak ty się wyglądasz. I tu, jest coś napisane niesamowitego. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. I to jest trzeci rozdział, bo ja nie powiedziałem jaki to rozdział, bo myślicie, że ja mam swoją Biblię. Ale to jest trzeci rozdział listu świętego apostoła Pawła do Efezjan. I on mówi, wewnętrzny człowiek. Ja sobie pomyślałem, że Kościół Jezusa to jest coś w środku. Amen? Coś w środku, to nie jest coś na zewnątrz. Kościół Jezusa rozpoznawany jest przez coś w środku, a nie przez coś na zewnątrz. Kiedy ja sobie przypomniałem mój Kościół, do którego poszedłem i gdzie mi tam zwiastowano Ewangelię, to był Kościół, gdzie pierwszy, to był jedyny śmiernik, jaki był dopuszczalny. Pamiętam, że jakieś tam, dzisiaj jest dzień, dzisiaj, koniec tych tam podzielonych refrenów, rozpoczynamy nabożeństwo. I wiecie co? Ja byłem młodym człowiekiem. Moja żona też była młoda. I razem siedzieliśmy w ławkach od takich, babcie były takich, takie ciocie, które to się nazywało ciocią. Taki tytuł był ten. I miały takie chustki. I to wszystko tak się działo. Tak. Do ostatniego, już ostatnia pieśń, ostatnia zwrotka, a wtedy można było powstać. I wiecie, ale to po prostu był ogień w środku. Po prostu ja płakałem, śpiewałem te pieśni w jakichś wysokich tonacjach, ja nie wierzę, że tak można, ale tak można. I mówię sobie, Panie Boże, to w środku mnie rozpalało. Ja pamiętam, to moja żona kiedyś po prostu, bo ona coś tam mówi, że nie, to w kościół, to nie za bardzo. Ja mówię, słuchaj, nie puszczę cię. I w tramwaju złapałem dwie poręcze i nie puściłem. I dojechaliśmy do kościoła. Wiecie, jakie się cuda działa? Ona się nawróciła. Amen. Moja żona się nawróciła. Ona wtedy już nie była moją żoną. Ale już Bóg mówi, ale to będzie twoja żona. Wiesz co? I ten Luter, bo już mówiłem o Lutrze. Mówiłem, że był taki Luter. I on takie reformacyjne hasła wymyślił. Solo scriptura, czyli tylko pismo, solo. Coś tam było. Gracja, tylko łaska i solo fide, czyli tylko wiara. I to są niesamowite rzeczy. Ale wiesz, ja dzisiaj rozumiem, że w tej reformacji zabrakło innego solo. To jest solo miłość. Bo ludzie się tak rozpędzili w tym poznawaniu Biblii i dobrze, że zapomnieli o tym, że trzeba się kochać. I jedni drugi z powodu niewielkiego niezrozumienia byli w stanie na stosach palić. Jedni drugich już wyklinali. To heretycy, bo trochę inaczej rozumieją niż my. I powiem, tu się straszne rzeczy wkradły. Kolejne drzewo poznania. Bo chodziło o miłość. Chodziło o to, żeby zrozumieć, jakim On jest pełen miłości. I to Jezus z powodu tej miłości za nas uwarł. Ale miłość to jest ciężka rzecz. To jest odpowiedzialność. To nie jest, że zawsze jest fajny. To jest cierpienie. To jest odpowiedzialność. To jest doświadczenie rzeczy, których nie chcesz doświadczyć. I kiedy patrzysz na wzrost swoich dzieci, które wychodzą ze związku miłości, się radujesz. Ale odpowiedzialność to jest codzienność. Ty nie możesz się zachwycać dziećmi, kochane, jaki ty jesteś śliczny, jaki ty jesteś cudowny, jaki ty jesteś malutki. A teraz ja mam swoje sprawy, za tydzień wrócę. Rozumiecie? Jest codzienność. Dziecko płacze, ono chce jeść. To są rzeczy, że musisz zarobić pieniądze, musisz iść do pracy. Rozumiesz? Nagle coś tam przychodzi, jakiś pan i mówi, tu prąd jest niezapłacony. Ale ja 3 miesiące temu płaciłem. A tu trzeba coś do lodówki wrzucić, a tu trzeba to. I to jest ciężar. I powiem ci, Kościół Jezusa Chrystusa. To jest... Bo Paweł kiedyś porównał do małżeństwa Kościół, tak? Ale małżeństwo jest po to, żeby tworzyło rodzinę. I Kościół w związku z tym też można rozumieć jako rodzinę. Amen? I w rodzinie jest odpowiedzialność. Mamy tego, który jest... Od którego pochodzi wszelkie... I
imię, znaczy ojcostwo bierze wszelkie imię i w kościele powinno być wielu ojców. My cieszymy się, jak małe dzieci. Cudownie, jak się dzieci cieszą. Ale ktoś musi pomyśleć o tym, co potrzeba tak naprawdę. Radość jest cudowną rzeczą. Ale są inne rzeczy. Może ja teraz mówię niemiłe takie sprawy. Może jesteście tam spokojni. Ale powiem coś takiego, że to słowo, to solo scriptura, to jest instrukcja. Nic innego. I przypomniał mi się taki, ja się pamiętam skąd, albo może pamiętam, to nie chcę powiedzieć, takie porównanie. Pewna rodzina bogata postanowiła opuścić miejsce zamieszkania i spotkała młode małżeństwo i słuchajcie, to jest nasz dom. Chcemy, abyście wy zamieszkali w tym domu. Tu jest pies, tu są inne zwierzęta, są ptaszki, są kwiatki do podania, trawki do postrzyżenia. I to jest instrukcja, co macie robić konkretnie. Jak zatroszczyć się, żeby ten dom po prostu był taki, jaki my wam zostawiamy. I ci ludzie cudownie, jakie to jest wspaniałe. Jesteście kochani, jesteście wielcy. Bierzemy na siebie odpowiedzialność. I weźmiemy tą instrukcję i będziemy jak z namaszczeniem wszystko to, co w tej instrukcji. I ci ludzie przyjeżdżają po 10 latach, pies zdech, kanarek wypchany, trawa to już haszczel, bo tam dość idzie, piec pękł, znaczy piec ten, to się pali w tym piecu. Konik się rozpalił, tu się zapadło, tu tynki się poodrywały. I ci ludzie, co byście zrobili z tym domem? No i tu Państwo mówi, chwila, moment, my tu mamy tą instrukcję. I my nawet wzięliśmy tutaj ludzi z sąsiedztwa i codziennie czytamy tą instrukcję. Nawet mamy pozaznaczane te, takie niektóre bardzo ważne akapity. I codziennie, my codziennie wieczorem nawet czytamy i rano. Rozumiecie? My nawet zaczęliśmy już interpretować. A dom padł. Widzicie, my tak czasami tak bardzo mocno chcemy wniknąć w instrukcję, że nie rozumiemy, że instrukcja jest po to, żeby to robić. A nie, żeby wiedzieć. To trzeba robić. To trzeba robić. I do tego powołał nas Jezus, żebyśmy poszli za Nim i robili pewne rzeczy, a nie rozmyślali, ile tam cudownych praw jest. Dlatego mówię, ja już nie lubię mówić razem. Ja bym chciał, żeby Bóg oddziaływał. Że ta 20, która teraz jest konferencja, 20. Niech nawet będzie żołką była. Żeby to było coś, co nie będzie, że za 20 lat Jurek, ja tu osobiście przyjdę, a to jest taki stary, tylko wózeczek był. Ja już nie chcę tak. Ja bym chciał, żeby... Wiecie, że wczoraj to było... Co to było wczoraj? O tej, że Europa, tak? Wiecie, że tu jest środek Europy? Kto z was wie, że Kutno to środek Europy? I może to jest jakieś prorocze, że my tu jesteśmy na tym miejscu, żeby powiedzieć Europa dla Jezusa. Amen. Ale jeżeli my tu jesteśmy, świetlimy jakimś ogienkiem, to może rozpalmy wielkie ognicho, żeby się po prostu Europa zaczęła przy nas. Żeby po prostu tak Bóg zaczął przez nas oddziaływać, że to wszystko się pozmienia. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? My tu jesteśmy nie po to, żeby posłuchać jakiegoś Karola Buszka. Co może wam powiedzieć? My jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć, Jezu, ja tu jestem po to, żeby posłuchać, co Ty masz na mnie i co ja mam zrobić z tym. A nie, że mam kolejną punkt instrukcji i będę go rozważał przez następny rok. Wiesz, słyszeliście taką przypowieść, że lwa nie trzeba bronić. Wiecie, że Jezus jest lwem z Judy? Amen? Lew z Judy, powiedz. Lew z Judy. I wiesz, to ten lew z Judy nas broni, a my nie musimy bronić. I wiecie, ostatnio tak mnie trochę to zmasakrowało wewnętrznie, że usłyszałem takie coś, co mnie bardzo tak poruszyło, mówiąc o tym, że ja bardzo często reklamuję Jezusa. I
I mówię, jaki on jest cudowny, jaki on jest wspaniały, jaki wielki. I ludziom opowiadam, że on zmienia życie, że on to, że on tamto, że uwierzyli w Jezusa. Słuchaj, jak nie wierzysz, to jeszcze nieważne. Po prostu tylko chodź do kościoła chociaż. Wiecie? I tak zrozumiałem, co ja robię? Co ja robię? Co ja robię? Bo pomyślcie sobie, że Jezusa nie trzeba reklamować. I taka przypowieść tam była powiedziana i teraz zacytuję ją. To pewna piękna dziewczyna, która szła na studia i taki miała plan, powiedziała swojemu ojcu, i tak, słuchaj, jak skończy studia, to tam żenie się, założy rodzinę. No i skończyła studia, wraca z wielkiego miasta, a ojciec patrzy, a ty twój mąż? Mówi, nie, nie, tak nie można tego zostawić, trzeba coś z tym zrobić. Takie wielkie billboardy i ona, piękna kobieta, po studiach, jeszcze nie zamężna. Przemczę się. Jako ojciec zrobił coś takiego. Prawda? A zobaczcie, czy to nie ma jakiegoś prawdopodobieństwa. Czy takiego czegoś, co my robimy. Tak bardzo opowiadamy o Jezusie, że tak naprawdę, jakbyśmy go chcieli, jego nie trzeba reklamować. On jest wystarczająco piękny. To nie ty go znalazłeś. To on ciebie znalazł. Ty tylko pokaż, że Jezus jest w tobie. Pokaż, jak piękny jest w tobie, a ludzie sami się zachwycą. Zacytuję jedno z słów, które powiedział, już być może tu cytowałem, święty Franciszek z Asyżu. To był naprawdę bardzo święty facet. I on powiedział, że zawsze i wszędzie głosi Ewangelię. W każdym momencie, w każdej chwili i wszelkimi możliwymi sposobami. Ale jeżeli to już nie masz żadnego wyjścia i nie masz innego sposobu, to użyj słów. Wiesz, tak naprawdę miłość nie może być okazywana słowem, tylko czynem i prawdą. Jeżeli w tobie jest prawda, to ty będziesz czynił ją. Bez względu na okoliczności i bez względu na cenę. To nie będzie miało żadnego znaczenia, jaką ty cenę zapłacisz. Ponieważ miłość cię do tego popchnie. Jeżeli nie ma w tobie miłości, będziesz siedział w kościele i będziesz zastanawiał się, o ile nasz kościół jest lepszy od kościoła sąsiadów. I jak bardzo i czym się różni. I to będzie twój do końca życia w kościele coś, co będzie cię wyróżniać. Jako, że jestem tamten. No, chciałbym powiedzieć. Ale już mówiliśmy się, że nie będziemy tego mówić. Wiesz? Jezus wykupił cię. Najdroższą ceną. Najdroższą ceną, którą zapłacił na krzyżu. To jest jego krew. Amen. Zapłacił. I mówi, od tej chwili chcę być zawsze z tobą i wszędzie z tobą. I kiedy jesteś w trosce, w zmartwieniu, w chorobie, w bólu, w jakimkolwiek cierpieniu, to mówisz, tak jest, bądź ze mną. Ale kiedy idziesz swoją głupawą drogą do swoich kumpli, koleżanek, gdzieś miejsca, gdzie tak naprawdę nie wypada nic z Jezusem, już Pan Jezus tu poczeka. Ja zaraz wrócę. Nie idź tam, wiesz, a nie będą tak głupio na ciebie patrzeć. Panie Jezu, ja cię zostawiam tu w domu. Ty w domu moim bądź zawsze. Żebym miał tu pokój, radość, wszystko, sprawiedliwość, Duchu Święty, wszystko. Ale tam akurat tak nie wypada. Bo tak oni nie chcą tak o tym słuchać. To jest takie banalne. Rozumiecie? Kiedy ludzie, ja nie pamiętam, gdzie to było, 5000 ludzi było nakarmione przez Jezusa. Dla nich był to król. Był niesamowity gość. Oni krzyczeli, chwała, chwała, cudownie, wspaniale. Wystarczy chleb. Ale kiedy żarcie gratis się skończyło, gdzie byli tych ludzi? Oni byli już tych kulach, którzy krzyczeli u krzyża. Już nie byli zainteresowani Jezusem. Jezus nie chciał dać im chleba. To nie był cel Jezusa. On chciał dać siebie. I dzisiaj Jezus nie chce ci dać błogosławieństw. Wszelkich błogosławieństw, wszelkich duchowych błogosławieństw niebios. On chce czytać siebie. Kiedy będziesz miał Jezusa, będziesz miał wszelkie duchowe błogosławieństwo, które tobie jest potrzebne. My bardziej patrzymy na błogosławieństwa, na niesamowite rzeczy, ale tak naprawdę chodzi o Jezusa.
I dalej jest powiedziane, że Chrystus, ten, o którym my dzisiaj mówimy, przez wiarę mieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenili i ugruntowali miłość. Żeby On mieszkał w nas. To jest wszystko, co potrzeba wiedzieć. Żeby Chrystus mieszkał w nas. Bez względu na to, co to za Kościół, ale Chrystus ma mieszkać w tobie. Ty się nie patrz, czy mieszka w sąsiedzie, ty się patrz, czy mieszka w tobie. Ty jesteś teraz numer uno. Ty jesteś najważniejszy. Czy Jezus jest w tobie, ugruntowany i wkorzeniony? Czy tylko czekasz, aż spadnie manna z nieba? Czy tylko czekasz, aż może przyjdzie błogosławieństwo? Aż może po prostu coś się odmieni? Wiesz? Wkorzenieni, ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość. I ja myślę, że Kościół do dzisiaj tego jeszcze nie poznał. Jaka jest szerokość, głębokość. A tam jest bardzo głęboko. Tam jest tak szeroko, że wiesz co? Tam się mieszczą wszyscy. Tam nie masz podziałów. To jest taka głębokość, tak miłość Boża jest głęboka i szeroka, że ci, z którymi nawet nie chciałbyś przez chwilę obcować, oni właśnie tam się mieszczą. W Bożej miłości. Wiesz, w tej chwili większa część mojego życia spędzam się bez domu. Prowadzę i schronisko, i hostel. I powiem ci, kiedy ludzie bezdomni zaczynają przychodzić do kościoła, to taka jest głębokość w kościele, że większość wierzących ludzi ani się utopią. Po prostu albo sobie przeszkadza, albo jakoś oni są inni, albo jakiś tak nie za bardzo. Ja bym nie chcę nikogo oskarżać, ale ty sobie pomyśl, że tych ludzi, którzy są ci na poziomie minus 5, którzy kompletnie nic nie wiedzą o życiu, jedyna rzecz, żeby uciec od tego wstrętnego życia, to zabić się, to są ludzie pogubieni, którzy mają swoją przeszłość i ty dzisiaj to oceniasz na podstawie wyglądu i zapachu. A oni w tej szerokości i głębokości się tam mieszczą. I wiesz co, oni być może nigdy nie nauczą się tak Jezusa jak ty. Może nigdy nie będą skakać, klaskać w ręce i po prostu tak pięknie wyglądać i śpiewać. Ja widzę takich ludzi codziennie. I czasami myślę, Boże, gdzie ty masz mózg, człowieku? Co ty robisz w tym życiu? Ale myślę, Boże, ty tych ludzi kochasz przecież. Ty masz na nich plan. Ja wiem, że większość tych ludzi to już właściwie doświadczenie mi podpowiada, nie da się z nimi już nic zrobić. Ale Boże, może ty coś zrobisz. I jak ja widzę, Bóg dotyka tych ludzi. Nie wszystkich, ale niektórych z nich, których sobie wybrał. I widzę ich zmianę. Człowieka, który 2 lata mieszkał w świetniku. 10 lat bez domu. Po prostu śmierdział. Jak przed nabożeństwem to wtoczyli, bo tak oznacza się, on taki był. I wiecie co? On dzisiaj buduje dom. Buduje dom. Ma firmę budowaną, wrócił do żony. Dzieciaki do niego wróciły. Rozumiecie? I ja powiem, taki szczerbaty ktoś, taki śmierdzący ktoś, taki facet, który 2 lata mieszkał w świetniku, to jest niesamowite. I powiem ci, na 100, 2, 3, 5 się takich zdarza. Ale to jest niesamowite, co Bóg robi z ludźmi. I pamiętam jeszcze wielu gościa, to po prostu szok, jak on idzie do przodu. Będzie teraz miał 6 maja. Po prostu, ale i rozumiecie, gościu był naprawdę totalnym alkoholikiem. No po prostu chciał się zabić na śmierć. To był jego cel. Mieszkał w takim paśniku, więc to jest paśnik, tam się zwierzątka pasą. I on te siarko tam jak było, tam się zawinął, pił sobie i tak było uciekło. I kiedy pamiętam, ta kierownik ośrodka pomocowego to tam przywiozła, to pamiętam, ten człowiek, a już mam opowiadał o tym czy nie jeszcze? I ten człowiek po prostu, ona nie paląca, i ona się modliła, żeby on zapadł w tym samochodzie. Taki czysty, ładny, cieplutki samochód, niech otworzył, który zapali. To tak śmierdziało. Widzicie, on dzisiaj wrócił do dzieciaków, żona, żeby tam zostawił jakiś czas temu. Ale nawiązał się do relacji. Po prostu on mówi, ja jestem innym człowiekiem, ludzie spotykają mnie na ulicy, no to jest niemożliwe. To nie jesteś ty, my cię znamy, to nie możesz być ty. Rozumiecie?
Być może w naszych standardach chrześcijańskich, w naszym wyobrażeniu, oni się jakoś tak jeszcze nie jest to. Wiecie? Ale Bóg już go zmienia. On startował z innego poziomu. Ja wiem, kiedy ktoś naprawdę jest profesorem, magistrem, czy kimś tam ważnym, to po prostu jest inaczej. Inaczej wygląda, się zachwycamy. Ale Bóg przyszedł zbawić i szukać to, co zginęło. I przyszedł do chorych, słabych, tak? Wiecie, że choroba też śmierdzi? Choroba nie wygląda ładnie. Niektórzy chorzy po prostu ze wstrętem przewrócić, powiedzą, nie. Ja nie chcę oglądać takich rzeczy. A ty myślisz, że a na przykład na wsi. Ile mamy kościołów na wsi? Widziałeś jakieś potężne spory, gdzie tam tysiące ludzi wielbią Pana? Ja widziałem raz w życiu. Jest to takie polska wieś na Zaolziu. Tam ten spór liczy ileś set ludzi. Druga część to luteranie, chyba dwóch katolików tam mieszka. I powiem Ci, mam tylko górkę od tego kościoła i mówię. I tak sobie mówię, Boże, że tak w Polsce. A Bóg wiesz, co mi powiedział? A czemu nie? Tylko czy znajdzie się ktoś, do kogo jak Izajasz, oto ja poślij mnie na wieś do smrodu kur, sztyw, co tam się będzie? Krowy, no to co tam mieszka, w tych oborach, w stajniach. Rozumiecie? Ci ludzie mają inną mentalność, oni są spracowani, chodzą w takich specjalnych obuwiu, w tajemniczym, może to się gnojowieni nazywają, i śmierdzą. No, ja teraz mieszkam na wsi. Właśnie nie mieszkam, to Koszory jest na wsi, ja tam często jestem. I jak wracają ci moi ludzie gdzieś tam, starają się pomagać, tam, żeby parę groszy zarobić, i wraca taki z obory, to całkiem źle się szybko tam przebierz. Ale tak pachnie życie! Tak pachnie życie. To nie jest coś cudownego, co twoje nozdrza napełni miłą wonią. Tak pachnie życie. Nie czuć się. Może trzeba czasami, żebyśmy tych naszych... Wiecie, co ostatnio powiedział ten Franciszek? On zdaje się, teraz jest papieżem. To on powiedział, że otwórzmy drzwi kościoła i wyjdźmy do ludzi na zewnątrz. I on jest. Ty, Franciszek, a ty się sobie pomylisz z moim biskupem? To może nasi pastorzy powinni zacząć tak robić. Otwierajcie drzwi i idźcie. Głosić Ewangelię. Tylko nie zapominajcie, że jak już nie możesz nic zrobić, to wtedy zacznij słów używać. Może po prostu trzeba tym ludziom pomóc przy sierotosach. Może trzeba zamieszkać obok nich. Może trzeba im pokazać, jak się żyje z Jezusem. I oni sobie powiedzą, ale ja chcę żyć tak jak ty. Bo on nie chce słyszeć to, co ty wiesz, żebyś się przed nim mądrzył do końca, bo zawsze będziesz wiedział więcej. Bo on nawet nie rozumie, co ty do niego mówisz. Ja ostatnio czytałem takiej dziewczynie, dostawałem Ewangelię, potem czytałem jej ze szpitala taki od psychiatry. Czytanie ze zrozumieniem na 10 punktów ma 1. Umiejętność czytania 1. Pisania 0. Rozumiecie? I ja takiej osobie mówię o Jezusie, on to najlepsza praca. Ale kiedy przyszliśmy budować jej kibelek, to ona zrozumiała, o co chodzi. Rozumiecie? Bo ona kibla nie miała. Bo nigdy ani rodzice nie mieli toalety. A ja mówię o zwykłej testy, żeby było nic więcej. Ja myślę, że zaraz toaleta, wszelkie te rzeczy. Nie. Zwykła taki wychodek, no. Ta skaziła, oni tego nie mieli nigdy. Środek Europy my jesteśmy. Tutaj, na tym miejscu. Wy jesteście największym skarbem Jezusa do tego, żeby głosić Jego Ewangelię bez słów. Po prostu zacząć żyć. Zacząć naśladować Jezusa. Myślicie, że Jezus siedział z uczniami cały dzień. A teraz będziemy rozważać Słowo Boże. Otwórzmy nasze Biblię. Nie! Oni ty biorę właśnie. Jak to śmiałe? No dawaj, tam będzie. Albo teraz, a teraz nakarmicie ludzi. A teraz dam wam moc i będziecie uzdrawiać. Rozumiecie? Dlaczego? I ile osób już uzdrowiłeś? Wiesz, dlaczego to nie działa? Bo ty tylko o tym czytasz. Masz instrukcję obsługi. Połóż czekę w ten sposób i powiedz, ale ja naprawdę wyjdź. Ja będę tak nie wyszedłeś. Wiesz, mi coś z instrukcją jest. Można jeszcze raz. Wiecie, że ludzie gdzieś tam w Indiach, gdzieś tam w Afryce, to też czekać nie umieją. A jak już się nawracają, kościoły rozumieją, ludzie są uzdrawiani, nawet są zbawieni.
zarane te mózgi tym teologiom i tym wszystkim, że po prostu jesteśmy ludzie mądrzejsi. Ale okazuje się, że głupsi. Zacznijmy być tymi, którzy, na których Bóg oddziaływuje, żebyśmy mogli potem oddziaływać na innych. Żeby On mógł mieć narzędzie w nas, żeby nas używać do tych właśnie rzeczy. To niesamowite rzeczy. Nie może do liturgicznego, doktrynalnego rozumienia Kościoła, jak bardzo się różnimy od tych tam innych, jak oni nieprawidłowo żegnają się, czy robią inne rzeczy, ale może tak bądźmy po prostu dla nich tymi, którzy będą... Ale my chcemy żyć jak oni! Ja pamiętam, kiedy byłem jeszcze bardzo młodym człowiekiem i byłem swoim tym pierwszym zborem, który zostałem pastorem, miałem wtedy już 25 lat, była poważna wiek. I pamiętam, taka dziewczyna się nawróciła na kościele, poszła do księdza, do spowiedzi, poszła i mówi, proszę księdza, ja byłam w tym kościele i po prostu, ja nie wiem, tam niesamowite rzeczy, tam Bóg dotknął i tak dalej. A mi tak, co ty tu jeszcze robisz, córko? Co ty tu jeszcze robisz? Rozumiecie? I on mnie zaprosił i mówi, ty słuchaj, ja nie umiem tak jak ty. Weź. Ja już po prostu gada do tych ludzi, weź ty im powiedz. Kazał mi już to kazanie nam się powiedzieć, tak? Kazał mi różne rzeczy robić. Mówi, to jest to! Mówi, ja nie wiem, jak ty to robisz, ale ja widzę, że to jest to. Jeżeli ludzie się zmieniają, jeśli ta dziewczyna się zmieniła, to jest to. Mnie nie interesuje owiedzę tej mojej, mnie interesuje, żeby Jezus chciał. I to będzie ksiądz. Szansa. A ile pastorów jest taki? Mnie interesuje ile osób w mojej oczarni, tak czy tam w zborze, mnie interesuje, że jest słuchaj. Może niektórzy z was są tacy jakiś dzisiaj zakręceni tym, co mówię, ale ja nie chcę być kazany. Nie chcę powiedzieć, jak bardzo cudownie jesteśmy w Jezusie Chrystusie, bo tu dalej jest napisane. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Wszelkie poznanie miłość Chrystusowa przewyższa. To, co ja dzisiaj wiem, to ja nic nie wiem. Ja wiem, że nic nie wiem. To już Piotr kiedyś powiedział. I Paweł powiedział, a to, co wiem, to uznaję za śmieć. Wobec to nie słuchajcie, bo ma poznanie Chrystusa. Ja nie chcę już poznawać o Chrystusie. Ja chcę poznawać Jego. Jaki On jest cudowny, jak w Nim jest cudowny. I Ty już chcesz się z Wami dzielić. I chcę przed Wami dzisiaj pobudować i powiedzieć, ja nie wiem, jak to jest. Ale wiem, że do czego chcę dojść. Gdzie chcę być. Ja chcę, żeby tu, po prostu na tym miejscu, nie przez moją silną modlitwę i jakieś tam mocniejsze krzyki, czy tam jakieś aleluja, czy jakieś słowa, po prostu ktoś, o, dobrze, jest dobrze, przewrócił się. Nie o to chodzi, ile ludzi się przewróci. Chodzi, ile ludzkich żyć się zmieni. Że nie Karol Muszek, ale nie wiem, co się tam, nie wiem, jakiś facet łysy się modlą, ale coś się zmieniło w moim życiu. O to chodzi. Dochodzimy już do końca. I to jest powiedziane temu zaś, który przyszedł, a nie, abyście wszelkie poznania, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. I to jest cel. Być wypełnionym całkowicie pełnią Bożą. Chcesz być całkowicie wypełnionym pełnią Bożą? Ja cię nie mogę wypełnić. Nawet jak będę modlił się tak, że tu będziesz miał więcej chciałby z tego. Tak będę się mocno modlił. To nic nie zmieni. Tylko zmieni coś, co ja bym nazwał miłość do Jezusa. Jak będziesz się rozsłuchiwał w Nim i będziesz go zabierał tam, gdzie idziesz, nawet jak idziesz na piwo, albo gdzieś idziesz w głupie miejsce, jak będziesz z Nim zawsze i On będzie zawsze z Tobą, to po prostu to będziesz w pełni chodzić. Kiedyś czytałem o jakiejś tam historii przebudzenia, że był człowiek, który po prostu wchodził do jakiejś knajpy i ludzie, jak on wchodził, on po prostu wchodził tam. Dzień dobry. I ludzie po prostu na kolana zaczęli pokutować, płakać. No nic nie powiedział. To był ogień. Ogień, który zmieniał ich życie. Ogień, który ktoś pokazywał, że coś jest nie tak. I powiem ci, o to chodzi, żebyśmy my wszyscy tacy byli. Żebyśmy byli do Jezusa podobni. Nie upodobniajmy Jezusa do nas. Nie wpasowujmy go w góry naszego kościoła. Nie każmy mu mieszkać w naszych kościółkach. Mieszkajmy z Nim. Idźmy za Nim. Gdziekolwiek to będzie. Kiedy nawet on powie, a ja idę do Jerozolimy. I kiedy pomyślisz tak jak Piotr, ale tam nas zabiją. Tam po prostu straszne rzeczy będą się działy.
A Jezus właśnie chce, żebyś poszedł tam, gdzie straszne rzeczy. Dochodzę już do samego końca. Temu zaś, który według wszelkiej mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy i o czym myślimy. Temu, który według swojej mocy może więcej uczynić przez nas, tak? Ty możesz poprosić, Panie Boże, ja bym chciał tylko tak uzdrawiać. A On daleko więcej może zrobić. Ja bym tylko chciał Słowo Boże dobrze głosić, ale On może daleko więcej zrobić przez siebie. Ale ja bym chciał, Panie Jezu, tylko tak, żeby jak Piotr, chociaż 3000 ludzi. A On mówi, ale ja daleko więcej mogę przez siebie zrobić. Tylko chodź za mną. Pójdź za mną. Kiedyś pamiętasz tą historię o młodzieńcu? Młodzieniec dowiedział się, że jest Jezus i powiedział, a jak to zrobić, żeby być zbawionym? I ten powiedział Jezus, okej, to musisz te wszystkie przykazania. Pa, już mam załatwione, okej. Z tym proboszczem moim też załatwiłem, w porządku. Co jeszcze? No to teraz weź to wszystko, co masz, sprzedaj go z tej głowy. I on mówi, nie, nie to. I wiesz, ty mówisz, o, nie jestem bogaty. A Jezus może powiedzieć, to co masz, cenne. Boż cenny swój czas, tak? Rozdaj ten czas inny. Może masz coś innego cennego. To nie chodzi tylko o pieniądze, tylko to, dlaczego ty żyjesz. Jeżeli byś żył dla Jezusa, to wtedy stać cię będzie na to, żeby dać mu wszystko. Dlaczego? Bo ty tak do niego należysz. I wiesz, jesteś uzależniony od niego. Dochodzimy już do takiego miejsca, ale ja proszę bardzo. On potrafi uczynić więcej, niż prosimy i myślimy. Niech nasze myślenie zacznie po prostu, wiesz, weź to sobie tak oczy załóż, tak? Mam wreszcie, niech te mięśnie tu. Niech zaczną się Boże myśli nas. Ja już nie chcę myśleć to swoją. Mam dość myślenia, jak Karol Buszek. Karol Buszek jest taki. Nie, w ogóle szkoda, że nie dawać. Jezus. Wreszcie temu nie będzie chwały. W Kościele. I w Chrystusie jesteś. Wiesz, i to jest taka ostatnia myśl, bo chcę Tobie powiedzieć. W Kościele. I w Jezusie Chrystusie. I tak sobie myślę. Jeżeli nie jesteś w Jezusie Chrystusie, to po co jesteś w Kościele? Możesz spędzić całe życie w Kościele. I są ludzie, którzy od urodzenia byli w Kościele. Nauczyli się wszystkiego. Nauczyli się, jak się mówi, chwała Panu, chwała Pani. Wszystkiego się nauczyli. Wiedzą wszystko, co jest napisane, ale nie są w Chrystusie. Nie są w Chrystusie. Wiecie, naszych braci, z naszych kościołów, w ogóle nie jest w Chrystusie. Nawet nie wie, kto to jest Chrystus. Oni wiedzą wszystko, ale kto to jest dla nich? Kim dla mnie jest Jezus? Słowo Pan, Kirio, po grecku, to znaczy, że ty jesteś jego niewolnikiem. Bo Pan to znaczy ten, który jest moim Panem, a ja jestem jego niewolnikiem. To tylko to znaczy. Czy ty jesteś niewolnikiem Jezusa? Czy jesteś zniewolony przez Karola Buszka lub innych takich z jego bandy? A może przez siebie samego? A może inne rzeczy cię niewolą? Potrzebujesz mieć innego Pana. Potrzebujesz mieć Pana, którego będziesz niewolnikiem. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Tak jak jest wola w niebie, tak i na ziemi. Jego wola w Kościele, w Tobie. Kościół to nie jesteśmy my. To jesteśmy my w Jezusie. Nie możemy stworzyć Kościoła. Jeśli Pan domu nie zbuduje, możemy się bardzo trudnić. Możemy mieć fajne wyniki, nawet fajne kampanie organizacyjne. Ale chodzi o Jezusa, o Jego plan, Jego wolę. Do wszystkie pokolenia. Wiecie, że my jesteśmy jeszcze tym pokoleniem, które zawiera się w słowie wszystkie? Ja mam ten potencjał, nie idź go w nas. I wie, o czym ty gadasz, o swojej chorobie, o swoich małych problemach. Zacznij myśleć o moich problemach. Zacznij myśleć inaczej, zupełnie inaczej. Niech się stanie metanoja, przemienienie umysłu. Pamiętaj się. Nie myśl tylko o tym, czego ty potrzebujesz, ale pomyśl, czego potrzebuje mój Kościół. Nie myśl tylko, co tobie, co ten Kościół, czy cokolwiek ja mogę dla ciebie zrobić,
ty zaczniesz zastanawiać się, co ty możesz dla mnie zrobić. Niewolnik nie myśli, co Pan robi dla niego. Niewolnik myśli, co ma zrobić dla Pana. Kościół niewolników. Kościół, który ma Pana. Kościół, którym nieważne, czy ty jesteś tamten, czy nie, czy ty jesteś jakiś sławny, czy jesteś ikiem, nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, czy jesteś w Chrystusie. Bo może się obracać, że tam, gdzie tobie nawet bałwochwalstwo, są ludzie z takimi sercami, robiący takie rzeczy, że po prostu nawet nie wiesz, kto to jest, a oni są w Chrystusie. To wszystkie pokolenia. Na wieki wieków. Latarki się kończą. Co ci zrobił ten? Ja mogę powiedzieć dwie rzeczy. Stanę przed Panem. Niech się dzieje wola Jego. Jeżeli ktoś z was ma jakąś potrzebę, chcę, żeby Bóg na niego działał i wierzysz, że ja mogę być do tego w jakikolwiek sposób przydatny, możesz przyjść do przodu. Ja nie wiem, co się stanie. Ani nie mam ochoty wmawiać Bogu, co ma zrobić. Ale chcę prosić go, żeby była wola jego, żeby się stało to, co on chce. Na tym miejscu. To i teraz. W imię Jezusa. Chwała przez jakiś czas.